Moi drodzy, witam Was wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć, jak często oszukani zostają Ukraińcy przez swoich rodaków. Ostatnio przeglądałam OLX na Ukrainie, bo też mamy taką stronę, tak samo też się nazywa. Często lubię sobie przeglądać różne rzeczy i też przeglądam jakieś nieruchomości. Czasami mnie to interesuje, jakie ceny, co się zmieniło. Lubię po prostu czasami wejść na tą stronę. I zobaczyłam dużo ogłoszeń, przez jakie zostają oszukani ludzie z Ukrainy. I niestety ten problem był 5 lat temu, jak jeszcze mieszkałam na Ukrainie, i ten problem jest do tej pory i nikt z tym nic nie robi. I do tej pory często ludzie zostają oszukani przez swoich rodaków. I w tym filmiku chciałam opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Teraz na przykład otworzyłam OLX, wpisuję praca w Polsce i od razu wyskakują ogłoszenie z ofertami pracy. I bardzo często te agencje, jakie zostawiają ogłoszenie, agencje albo po prostu ludzie, jakie pracują w tym, zostawiają ogłoszenie, że wypłata jest od minimum na przykład 1500 dolarów. Teraz pokażę Wam tutaj takie ogłoszenie. I oczywiście, że to nie jest prawda, bo często dają ogłoszenie, na przykład to może być praca na magazynie, piszą, że praca jest 8 godzin dziennie i że wypłata od 6 tysięcy złotych i wyżej. Oczywiście, że to nie jest prawda, bo za 8 godzin pracy no po prostu nierealnie zarobić 6 tysięcy złotych pracując na magazynie, ale w taki sposób bardzo często szukają ludzi. I często też słyszałam też od Polaków znajomych, że oni tak się byli takie zaskoczeni tym, że na przykład jak rozmawiali z Ukraińcami, to oni mówili, że przyjechałem tutaj do pracy, tak, i zostałem oszukany, że tak mało dostaję. I oni nie mogli zrozumieć, dlaczego na przykład ta osoba się skarży, przecież przyjechała z Ukrainy, tak? Tutaj lepsze zarobki niż na Ukrainie i dlaczego w ogóle ta osoba narzeka? Ale to wszystko jest przez to, że tak naprawdę tej osobie po prostu obiecali coś innego na Ukrainie. Często takie agencje obiecują nawet w 2 albo w 3 razy większe wypłaty niż to jest naprawdę. I potem jak osoba przyjeżdża do Polski z Ukrainy, to często się okazuje, że wypłata nie jest taka, a jest w 2 albo w 3 razy mniejsza. Często też piszą takie coś, że mieszkanie jest wliczone w cenę. Ale potem się okazuje, że to nie jest prawda. Nie chcę w żaden jakby sposób, żeby pomyśleliście, że chcę, żeby dawali mieszkanie dla Ukraińców za darmo. Nie. Tylko niektóre agencje to obiecają, przez to niektóre ludzie tego oczekują. A jak przyjeżdżają do Polski, to jakby się okazuje, że w ogóle jest coś innego. I często ludzie, jakie szukają właśnie pracy przez takie ogłoszenie, a ogólnie 70% ludzi szuka w taki sposób pracy, to też muszą zapłacić za to, żeby im zrobili oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, tak? I często to dość duże kwoty. Potem też zawsze ludzie płacą za to, że im znajdą pracę. Czyli jeżeli na przykład ta agencja mówi, że mają pracę na magazynie, że jest taka i taka w takim mieście, to osoba za takie informacje też musi zapłacić dość dużą kwotę. U nas to się nazywa opłata za wakancję, czyli opłata za jakby za to stanowisko pracy albo inne. Często jest tak, że nawet różne stanowiska mogą różne kosztować, różnie. Za znalezienie tej pracy często biorą dość duże pieniądze, tak mniej więcej od 300 zł i więcej. I często ludzie w taki sposób zostają oszukani, bo często na przykład też obiecają, że to będzie mieszkanie, na przykład, że będziesz mieszkać sam w pokoju i tak dalej, a tak naprawdę się okazuje, że te ludzie przyjeżdżają i muszą mieszkać w jakichś hostelach, często w jednym pokoju może mieszkać nawet 10 osób i często ludzie w taki sposób zostają oszukani i często ludzie, jak przyjeżdżają do Polski, to potem mają pretensje, ale nie do Polaków, tak?
bo niektóre ludzie mogą tak pomyśleć, że oni przejechali i że tutaj mu coś nie pasuje. A tylko do tego, że jakby im obiecali absolutnie coś innego. Czyli ludzie zostali oszukani. I niestety na Ukrainie nie ma kary za to, że na przykład biorą ludzi pieniądze za to, że zrobią, czyli firmy, tak, oświadczenie, tak, o powierzeniu pracy, albo tam za to, że zaproponują jakąś ofertę pracy, jeżeli ona będzie tobie pasować, to zadzwonią do tej firmy, powiedzą tak, że możesz jechać do tej firmy i ludzie za to też często płacą i nie ma za tych kary. Bo wiem, że w Polsce to jest karalne. Jeżeli na przykład za ofertę pracy będziesz, za to, że zaproponujesz ofertę pracy, będziesz brać pieniądze, wiem, że to już jest karalne. Niestety na Ukrainie tak nie jest i często ludzie zostają oszukani przez takie firmy, ale oczywiście nic nie mogą z tym zrobić. Jeżeli by oni znali język i znaliby też swoje prawa w Polsce, tak, to oczywiście można byłoby się zgłosić, tak, do jakichś placówek, żeby im pomogli, ale niestety to jest trudne i dużo ludzi, jak przyjeżdżają do Polski, też nie znają języka, dlatego często muszą jakby pracować i zgodzić się w ogóle na inne warunki, niż im obiecali wcześniej na Ukrainie. Często mówią, że na przykład będą pracować tam bardzo, bardzo dużo godzin, a jak przyjeżdżają, to pracują 8 godzin. Albo odwrotnie, obiecają 8, a pracują dużo więcej, albo obiecają, że będą pracować tylko w dzień na przykład, a się okazuje, że 3 zmiany, nocki. Czyli często jakby takie firmy nie mówią całej prawdy. Jeżeli otworzysz ogłoszenie, to czytasz i wszystko tak kolorowo napisane, że wszystko tak pięknie, wypłaty od 6-7 tysięcy złotych i w górę, że plus do tego jeszcze jakieś bonusy, premie i ludzie często wierzą w to, bo nie wiedzą, jaka mniej więcej sytuacja jest w Polsce. Ogólnie te ludzie, jakie jadą pierwszy raz do Polski, to oni jakby nie wiedzą jeszcze, jak to wszystko wygląda w Polsce, ile zarabiają Polacy też, tak? Tylko oni wierzą w to, co im powie ta agencja albo ta firma i często się zgadzają, tak, na te warunki, jakie im obiecują. Przejrzają się, okazuje coś innego i też się zgadzają w tym być, bo też nie chcą wracać do domu. I po jakimś czasie też często jest tak, że mogą zmienić tą pracę, tak, i znaleźć sobie coś lepszego, ale już sami. No oczywiście to jest trudne i początki zawsze oczywiście trudne, ale niestety bardzo dużo ludzi oszukani przez takie różne firmy. Moi drodzy, też chciałam przekazać w tym filmiku, że jeżeli może ktoś z Was potrzebuje pracowników z Ukrainy, tak, może macie firmę i chcecie zatrudnić pracownika, to też radzę, może wejść na takiego OLX-a, tylko ukraińskiego. Można pisać OLX Ukrainy i tam od razu Wam się pokażę ukraiński OLX i wstawiać ogłoszenie tam. Też myślę, że bez sensu przepłacać agencjom, bo dużo agencji jest uczciwych, fajnych, jakie naprawdę pomagają ludziom, pomagają im znaleźć tą pracę, tak? I to wszystko robią bezpłatnie, ale bardzo dużo agencji, jakie biorą za wszystko pieniądze, nawet za to, że jakby znajdą pracę tej osobie. Dlatego polecam, jeżeli potrzebujecie pracownika z Ukrainy, to najlepiej napisać nawet takie ogłoszenie na ukraińskim OLX i napisać, że potrzebujecie pracownika, że jesteście pracodawcą z Polski. To wszystko się da przetłumaczyć, translate, czyli nie ma. Myślę, że z tym nie będzie żadnego problemu. Dopisać też swój numer, najlepiej może WhatsApp albo Viber, jeżeli macie, tak. I jakby w taki sposób, żeby ta osoba się kontaktowała z Wami. I to będzie najlepszy sposób też, w jaki możecie pomóc tej osobie, bo też od razu znajdziecie pracownika, jaki przyjedzie do Was i nie będziecie musieli płacić pośrednikom. I ta osoba też nie będzie musiała, jakby nie zostanie oszukana, tak, przez różne firmy, a tylko prosto od razu przyjedzie do Was do pracy. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, kto oglądał ten filmik do końca. Oczywiście zapraszam do oglądania innych filmików na moim kanale. Dziękuję, że jesteście ze mną. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mój kanał, to koniecznie zapraszam to zrobić.
Buziaczki i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa, pa!